Dobra, odpaliłem gaz. Ustawię go w miarę mocno, ale nie za mocno. Trudno powiedzieć, jak ustawić ten gaz. Teraz wlałem sobie zimnej kranowy gdzieś tutaj do tej nalepki. Dobra, włączę stoper od nalewania. Czas start. Dobra, wlałem to. Oczywiście jest dużo zmiennych. Temperatura tego kubka, takie rzeczy, jak szybko nałożę wieczko. Ale zobaczymy. Tutaj akurat wodę jest łatwiej zagotować gazem, w tym sensie, że woda po pierwsze nie daje się przypalić, więc mogę sobie nastawić mocniejszy gaz. A po drugie, gaz faktycznie od samego początku działa z tą samą mocą. Pamiętajmy, że mamy tutaj w pokoju, w pomieszczeniu temperaturę pokojową. To nie zawsze takie same warunki będziemy mieli przy bushcraftowaniu, gdzie na przykład będzie temperatura ujemna i gaz się będzie gorzej zachowywał. Troszeczkę na korzyść denaturatu, który łatwiej się pali w niskich temperaturach. Tutaj zaszła taka ciekawa właśnie dyskusja na temat prędkości i właśnie różnic i skąd się biorą różnice przy na przykład gotowaniu gazem i denaturatem. I okazuje się, że w miarę ważną rzeczą może być też to, co gotujemy bądź smażymy, bo na przykład miałem to doświadczenie naleśników i naleśniki, jeśli chciałem mocniej dać gaz, bo one słabo się robiły, bardzo, praktycznie nie chciały się w ogóle zrobić naleśniki, jak dałem mocniejszy gaz, to po prostu ten gaz palił mi środek naleśnika, to było czarne i reszta była słabo zrobiona. Natomiast jak później zobaczycie płomień denaturatu, kochalu denaturatowego, rozchodzi się, jeśli mu pozwolimy, rozchodzi się bardzo szeroko i rozchodzi się po całej powierzchni. Więc w przypadku naleśników naprawdę odczułem ulgę, robiąc je na denaturacie, nie zaś na gazie. Czas stop. Nastąpiło zagodowanie. Ok. Tam była kwestia nalania, tu kwestia nałożenia. Wiem już, to troszeczkę nie jest tam, ale wiecie, o co chodzi. No, ja nie bawię się po prostu w jakieś tam w eksperymenty naukowe dokładne, tylko chodzi nam o przyjrzenie się procesowi, tak jak to wygląda po prostu w naturze, kiedy sobie poszliśmy do lasu. Ok. Zestaw jest trochę niższy, co daje większą stabilność. Jak już wspomniałem, zalety gazu, no to, że szybko to włączamy, troszeczkę parę, kilkanaście sekund, czasem nawet minutę potrzebuje denaturat, żeby się porządnie rozbujać. Natomiast zalety denaturatu, takie jak wspomniałem, czyli że łatwo go dozować, można odlać, dolać, dokupić i tak dalej. Denaturat jest w każdym sklepiku takim wiejskim, nawet w niedzielę otwartym. Także mogę sobie brać 100 ml, czasem 300 ml i po jakimś czasie po prostu sobie w sklepie doleję, resztkę mogę oddać, wyrzucić cokolwiek. To nie jest drogie. Natomiast z gazem jest ten problem, że o ile on jego zabraknie, to do najbliższego sklepu, który ma gaz, i to jeszcze pewnie z gwintem, jest co najmniej 30 km, jak mamy farta. Zdarzyło się nawet więcej. Czas stop. A zatem mamy tutaj 5, 6, 7 minut, 5 sekund. 7 minut, 5 sekund. Także jeśli chodzi o ten zbiorniczek i wodę, to faktycznie zdecydowanie gaz spisał się szybciej.